Sierpień jest kolejnym dziwacznym miesiącem w uniwersum. Na szkolną przyjeżdża coraz więcej młodzieży, Major niby coś tam kręci, ale jest to niezbyt ciekawe, a Krzysiek reaktywuje swój kanał dopiero w połowie miesiąca, do czego tak naprawdę jeszcze w tej części nawet nie dotrwamy. Jednakże, początek sierpnia to potężny powrót Meksykana do uniwersum. Wręcz wejście smoka. Zapraszam do 9 odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2018. 1 sierpnia. Major przywitał psznych widzów. Panie Krzysztofie, dlaczego tu owoce wiszą niezerwane? Tu zjeść można byłoby. To przyjść pomóc zerwi. Ja mogę przyjść, zerwać. Bardzo proszę. I tu się pomarnują po prostu. Bardzo proszę. Jutro. Zapraszam. Ja zobaczę, czy będę miał czas. Jak będę miał, to przyjadę. Bardzo zapraszam. Pomóc. A zjeść też będziemy mogli trochę? Bardzo proszę. O, to pyszne. Ze sobą weźmiecie też. Może ty coś powiesz? Bardzo proszę o pytanie. Czy lubicie ogółem mnie oglądać? No, bardzo chętnie. Dobra, a wy się dalej kłócicie ze sobą, czy nie? Nieraz on się czepia. Wymyśla, nie wiem o co. To się nie kłócie ze sobą. Ale on by chciał wszystkim rządzić. Ty ileś to można. No właśnie. 3 sierpnia. Wybuch afery jałkowej. Kononopedia o tym bardzo szeroko się rozpisuje, możecie poznać naprawdę głębokie kulisy, ale ja tutaj opowiem pokrótce, podpierając się tymi informacjami i tak troszkę je właśnie kompresując. A więc tak, jak już pewnie wiecie ze wcześniejszych kronik, pewien gościu pod pseudonimem Paweł Kowalewski dzwonił do Majora, Konona, też czasem Meksykana, podając się za każdym razem za kogoś innego. Ojca Zuzi, organizacje prozwierzęce, koncern filmów dla dorosłych, biskupa, dziennikarza, jakiejś gazety białostockiej, która na przykład nie istnieje, etc. Każdorazowo rozmowy miały bardzo łudząco naciągane reakcje bohaterów uniwersum, którzy słysząc w ogóle takie niestworzone głupoty, jakie im opowiadano, tak ze spokojem to przyjmowali i udzielali sensownych odpowiedzi, jakby nic nie budziło ich żadnych podejrzeń. Program cały te talk show szybko nabierał bardzo dużego rozgłosu i to właśnie mu zaszkodziło, gdyż słuch o tym programie dotarł aż do Jałka z Pyta.pl, który rozpoznał głos prowadzącego. Człowiek ukrywający się pod pseudonimem Paweł Kowalewski został zidentyfikowany jako Łukasz, z którym Jałok wspólnie pracował w Rock Radio, dopóki nie wyrzucono za procenty. Tak co najmniej twierdzi Jałok i tutaj macie jego oryginalny post na wykopie, w którym też znajduje się stwierdzenie, że rozmowy przeprowadzane przez program Całe Te Talk Show były dosyć mocno manipulowane i powycinane właśnie w taki sposób, aby z bohaterów uniwersum robić głupich w sposób ośmieszający i kompromitujący. Odpowiedź Całe Te. 4 sierpnia Całe Te w bardzo pokrętny sposób próbował się tłumaczyć. Odpowiadał jedynie na zarzuty, że przebywa na Mazurach oraz że konto Kowalewski Band nie jest jego. Często w ogóle nie odpowiadał na pytania, a także szybko zamilkł i milczy do tej pory. Jakoś tak totalnie przypadkiem w nocy z 4 na 5 sierpnia był totalny nalot i ataki na Wykop i Kononopedię, gdzie usuwano artykuły gdzieś zahaczające o temat Całe Te i o temat afery, która została za tym pociągnięta. No cóż, odważniejsi twierdzą, że za usuwaniem tych postów stron stoi sam. Oczywiście w ramach rozwoju afery i kolejnych wydarzeń wzrastało zaangażowanie również Jałka, który 7 sierpnia udostępnił niepubliczny film, na którym dostarcza tak bardzo upragnionych dowodów na to, że materiały prawdopodobnie były manipulowane. Schemat działania miał wyglądać tak. Całe Te dzwoni do ofiar i rozmawia o jakichś zwykłych, niekontrowersyjnych tematach, po czym wycina swoje wypowiedzi, zostawia odpowiedzi ofiary i dobiera pod nie jakieś nowe, kontrowersyjne, ośmieszające pytania. Dla prostego przykładu, dzwoni do Krzyśka i pyta: no jak tam Krzysiek, jest w domu Major? Krzysiek odpowiada: tak. Mając taki materiał, prowadzący wycina z nagrania pierwotnie zadane pytanie i wstawia na jego miejsce inne pytanie.
Czy czuje się pan gotowy, by wziąć na siebie tą wielką odpowiedzialność i zostać królem Polski? I do tego dorobionego pytania dokleja odpowiedź na pytanie o obecność majora. Tak. Puszcza to w internet, a ludzie się śmieją, jaki ten Konon jest głupi. Kowalewski próbował się bronić, że to niby nie on, ale jak to się mówi, po owocach ich poznacie. Cytat ze strony Kononopedii o całe te talk show. Po aferze Jałkowej i burzy wokół zdemaskowania prowadzącego i poważnych oskarżeń o manipulację, sezon trzeci został anulowany, a emisja serialu zakończyła się 1 sierpnia 2018 roku wraz z 36. odcinkiem sezonu drugiego. Tłumacząc na ludzki, po zdemaskowaniu przez Jałka, kanał Całe Te Talk Show nic już więcej nie wyprodukował. Jeżeli jednak w 2018 byliście już widzami Uniwersum i się teraz zdrapiecie w głowę, jak to możliwe, że taka duża afera jak afera Jałkowa wam gdzieś przeleciała przez palce, nie pamiętacie jej, zupełnie jakby wam gdzieś umknęła? To w ogóle się nie dziwcie, nie ma w tym nic dziwnego, bo już następnego dnia została ona totalnie przykryta głośniejszą aferą. 4 sierpnia rozpoczyna się wielka afera, chyba jedna z większych w historii uniwersum. Meksyk postawił wszystko na jedną kartę i wrzucił do sieci bezpośrednie pomówienie Suchodolskiego. Witamy, słuchajcie. Jest taki gruby temat na temat majora, bo w tym czasie sąsiedzi, ja siedziałem, on nie siedział za narkotyki, bo on oszukuje wszystkich, on siedział za 14-latki. Za to siedział. I wszystkim mówi, że on za narkotyki siedział. Ja mu na niego patrzeć nie mogę. Skąd dowód ten jest? Bo moi koledzy ze mną siedzieli i oni dobrze mogą to potwierdzić. No to grubo. Także nie obraźcie się, ale nie mogę więcej tego słowa wymówić. Major, także przepraszam was, bo widziałem wam to, co wiem. Jeżeli będziecie potrzebowali, mam kolegę, który ze mną siedział na celi. Siedział pod ochronką, a gada się za narkotyki. Szkoda mi gadać, sorry. Nagranie zszokowało chyba wszystkich. Meksyk zrobił to bardzo wyrafinowanie, że niby to Mario powiedział, on nie wie, czy do końca Mario mówi prawdę. No gdzieś tam wydaje mu się, że wierzy Mariowi, ale z drugiej strony przecież nikt mu nie potwierdził, więc on tylko nam przekazuje informacje, tak jak media czy prasa. Swoją drogą, major nigdy nie mówił, że siedział za narkotyki. Nigdy. On od zawsze mówił prawdę, że siedział za włamania i kradzieże i tyle. No więc następnego dnia Suchy wrzucił film, na którym starał się tłumaczyć. Starał się, bo wyszło jeszcze gorzej niż właściwie było. O, dzień dobry. Właśnie widziałem Meksykana teraz i on jak powiedział... Jak on wszedł powiedz? O, tędy on szedł. Szkolną powiedz. No, szkolną. I on powiedział, że ja siedział. Jak ja pokazywał, za co ja siedziałem. 203, 208. Dawaj kamerę. 215 i ostatni wyrok 210. Szanowny Państwo, kochani moi. No pokazywałem Ci, czytałeś to. Od Meksykana. Szedł, ja nie widziałem, że szedł, ale mnie powiedział major, że szedł naszą ulicą szkolną i spotkał majora i mówił, że major siedział za majty. A inaczej za gwałt na nieletniej dziewczynie. 14-letniej, o! Nieletniej. To nieletnia liczy się. Dziewczyn. On za to będzie odpowiadał. 14-letniej dziewczynki. Ja... Bo to dziewczynka. Szanowni Państwo, sam widziałem na własne oczy wyrok sądowy pana majora, mego przyjaciela, za co on siedział. I niech Meksykano, Menel, zastanowi się, co on wyrabia. Jego znajdą. Obcy ludzie. On myśli, że on będzie grać, przynosić do mnie odchody swoje, ciężkie i lekkie. Jedne jego odchody są już na komendzie wojewódzkiej. Drugie zaniosę w poniedziałek, jutro. Żeby znowu komendę. Było wpisane na... Dzisiaj sobota jest. I szanowne państwo, kochani moi, powiem tak, chcę powiedzieć, że od lat 40
do lat 16, ani ja, ani major nie będę robił zdjęcia. Żeby cię prędzej ciebie zabrać do Choroszczy w Sadę. Na dłuższy czas. Z tego powodu, że nie będziesz mnie obrażać, nie będziesz mi przynosić odchodów swoich, ciężkich, lekkich i skończy się tobie znęcanie się nad mamą. A wtedy, na twoją mamę, a wtedy ja wezmę się za pomoc dla mamy. Postawię piec nowy, bo mam z Duna, postawię ogrodzenie, postawię łazienkę dla mamy i będzie mama twoja żyła jak królowa. A ty, jak przyjdziesz, wyjdziesz z tego, jak się nazywa, z Choroszczy, to pojedziesz dalej za podpalenie hali Kazetkozowskiej. Za podpalenie i sprowadzanie młodych osób. On przyprowadzał, o! Letnich na dachu. Na dach. Wojtek przytacza paragrafy ze starego kodeksu karnego, który obowiązywał za czasów jego skazania i odsiadki. No i właśnie tu jest największy problem, ponieważ w starym kodeksie karnym one faktycznie odnosiły się do włamań i kradzieży, natomiast w obecnym znowelizowanym kodeksie karnym brzmią zupełnie inaczej. Pozwólcie, że przytoczę. Rozdział 25. Przestępstwa przeciw wolności i seksualnej i obyczajności. Artykuł 203. Kto przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Rozdział 26. Przestępstwa przeciw rodzinie i opiece. Artykuł 208. Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. No i rozdział 27. Przestępstwa przeciw czci i nietykalności cielesnej. Artykuł 215. Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości. A więc, jak nie trudno się domyśleć, ci z widzów, którzy gdzieś tam interesują się prawem albo po prostu lubią sprawdzać to, o czym nasi bohaterowie mówią, wklepali w Google artykuły 203, 208, 215 i nie wyskoczyły im kradzieże i włamania. Zanim ktoś w ogóle się połapał i uświadomił wszystkich, że była nowelizacja kodeksu karnego i że major był sądzony w ramach starego kodeksu karnego, to chwila czasu minęła, a do tego czasu no, zrobiło się więcej burzy i major postawił się w trudniejszej sytuacji niż był na wyjściu. No bo powiedzmy sobie szczerze, Mario Skrzaków nie wygląda na człowieka wiarygodnego. Tak na chłopski rozum większość osób rozumowało bardzo prosto, że Maria to jedną flaszką mógł Meksyk choćby przekonać, żeby powiedział cokolwiek na kogokolwiek, tak? Te przytoczenie tych artykułów tylko niestety Wojtkowi zaszkodziło. 6 sierpnia. Mamy odpowiedź Meksyka, który po długim banie powraca do gry. Ponownie witam, mam nadzieję, że już teraz przyjmie ten film i znowu jestem na dachu, słuchajcie, będzie miał co Konon donosić. Dużo kurde się dzieje ostatnio w sprawie majora, ponoć nawet kurde mam w to dostać, no ale może i tak, może i nie, no nie wiem, może to był fake. W każdym razie też ktoś mówił, że ponoć się on przyznał, nie? Paragraf 202 KK kodeksu karnego. No ile prawdy w tym jest, to nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałem paragrafów. Mam nadzieję, że jeżeli już ten film wejdzie, to już będę normalnie nagrywał na tym nowym kanale. No niestety, no wyszło jak wyszło. Ktoś chciał mnie uwalił, no trudno. Nic nie poradzę na to. Będę, tym bardziej jeszcze będę uważał na to, co nagrywam. No niestety, no. Tak jak wam mówiłem, to wszystko, kurde, YouTube strasznie straci na tym wszystkim, bo te spontaniczne filmy i takie i tak dalej, to po prostu albo będzie trzeba 18 plus wciskać, albo po prostu nie nagrywać, a nie chce mi się gadać, już drugi raz mi, kurde, zbanowali, ale jak banują, to zawsze aż do końca, aż do samego końca, aż, że już nie mam po prostu szans na to.
żeby odzyskać kanał, nie? No trochę to jest niesprawiedliwe. I to za te głupie noże, no dajcie spokój, Boże Święty, no jakby żaden dzieciak nie rzucał nożem w życiu. Skurde, każdy rzucał nożem. 8 sierpnia. Kononowicz odczytuje list i grozi Meksykowi pozwem za kradzież paczki. Zupełnie zapomniał, że nigdzie się z tych paczek oraz pieniędzy w nich zawartych nie rozlicza i że w przypadku zgłoszenia najwięcej straciłby właśnie on. No ale Krzysiek jak Krzysiek poopowiadał, naobiecywał i nic nie zrobił na swoje i innych szczęście. Szanowny panie Krzysztofie, chcielibyśmy wiedzieć, czy dotarła do nas, do pana paczka, którą jakiś czas temu przywieźliśmy do Białegostoku. Sytuacja jest dla nas bardzo niepokojąca, gdyż paczka jest bardzo wartościowa i z tego powodu prosimy o odpowiedź najbliżej. Byliśmy u was pod domem, ale żadnego z panów nie było. Usłyszeliśmy tylko szczekanie psa. Zmęczeni po podróży pojechaliśmy do sklepu spożywczego, aby kupić sobie coś do jedzenia. Spotkaliśmy tam człowieka, który przedstawił się nam jako Jarosław Andrzejewski. Powiedział nam, że przekaże paczkę, gdyż dobrze zna pana i pana majora. Poprosiliśmy go o jakiś dowód, a on pokazał nam zdjęcie i film, na którym razem gotujecie i śmiejecie się i żartujecie. Dlatego przekazaliśmy mu paczkę, gdyż wzbudził nasze zaufanie. Oto opis zawartości paczki. Pierwsze, 650 zł złotych w tym białej kopercie. 2 kg kiełbasy z szynki. 3, 4 konserwy i 1 mielonka. 3 gularze angielskie. 4, 7 konserw rybnych. 3 śledzi i 4 makrela. 5, 3 opakowania parówek delikatesowych. 6, 2 wody toaletowe po 151 zł. 7, 2 telefony komórkowe LG po 956 zł. 8. Dwie bombonierki Mercury duże. Prosimy o usługowanie się do listu na wizji, gdyż nie po to szykowaliśmy to wszystko po tym, jak to zostanie zrobione, zastosowane. Zastanawiamy się nad podjęciem kroków prawnych przeciwko Jarosławowi Andrzejewskiemu. Lubelski Komitet Pomocy dla Szkolnej 17. I tu podpisali się ludzie. Lubin 28.07.2018 roku. Szanowni Państwo, kochani moi, ani ja, ani major, a inaczej Wojciech, nie otrzymaliśmy żadnej takiej paczki od jego. On tą paczkę zabrał do siebie. I tą paczkę przytrzymuje u siebie jak jakiś złodziej, bo to złodziej. Co było zrobić, jeżeli nas nie było, ani mnie, ani majora, to trzeba przed bramkę paczkę postawić i ja by zabrał paczkę. I bardzo proszę was z całego serca i duszy o wyciągnięcie wniosku teraz od Meksykana. Meksykana Jarosława Andrzejewskiego, bo to jest człowiek, który nie ma pieniążków i spożywa alkohol. Często i gęsto. I ja z tym listem zrobię ksero od was i złożę wniosek na policję o kradzież. Również tego samego dnia. Kolejny ban dla Meksyka. Siemka widzowie. Znowu bana dostałem. Aż do listopada któregoś tam. Na tym kanale, co wczoraj założyłem. Ale zobaczcie, jaki mam płot. Wyższy od Konona. Na pewno. Nie, no mnie to już zaczyna śmieszyć, kurwa. Bawić mnie to już zaczyna, naprawdę. Więc dzisiaj znowu live'a nie będzie, bo mam bana. Założyłem nowe konto dodatkowe. I słuchajcie, sprawa jest tego typu, że dopiero weryfikacja jest 24 godziny, więc dopiero jutro na tym drugim kanale już niedługo pobiję majora, normalnie, bez kitu. Ale już mi się, no mówię, przysięgam na Boga, śmiać mi się chce. Proszę pana, alkoholu nie pijemy, mamy dużo wody. Kupili, przywieźli. Ludzie przywieźli dla nas wodę, stoi woda i będziemy pić. Wiesz co? Co? Dla Meksykana konto zablokowali.
Brawo. Dobrze. Brawo. Do tego świniaka. A jaki to człowiek idzie do mnie? A skąd przyjechał ten człowiek? Geralt z Rivii. Bardzo mi miło. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Ja nie jestem grubasem. Jak mnie Pan Bóg stworzył, taki jestem. Każdego człowieka stwarza Bóg. Pan Jezus, Matka Boska. Oraz paczka z laptopem od Sławka. Czy możemy to uznać za początek jego kariery na szkolnej? Jako polski olejże pacowy liter 444. Kauzla na dobry tydzień. Odżywione włosy, piękniejszy kolor. To! No na urodziny komputer dostać to... O! Tak, taki prezent, jak nie wiem co. 515, 85... Nie mów! Numeru. Przepraszam. Dziękuję bardzo. To ja do niego zadzwonię. Dla pana Sławka. No, na urodziny. Że? Tak samo jak dla ciebie dostał tak, komputer. Piękne dwie paczki dla mnie. Takiego czegoś jeszcze w życiu ja nie dostałem. I dla majora. Z całego serca dziękuję. Położę list tutaj. Major grozi sądem, pobiciem i windykacją. Będzie odpowiadał Meksykano za obrazy, łamanie praw człowieka, bo ja za żadne nie zgwałciłem żadnej 14-letniej dziewczyny i po prostu będę musiał zgłosić to na policję i będziesz to odpowiadał. Sądownie to będziesz odpowiadał, bo ja nie będę się bawił z tobą, bo dużo ludzi spotykam, którzy przybywali ze mną w zakładzie karnym i widzieli po prostu i mam, pokazywałem sądownie, za co ja przybywałem w zakładzie jako nieletni człowiek, jak to się mówi. I będziesz Meksykanu odpowiadał prawnie, ci założę sprawę, bo nie będziesz mnie obrażał, śmieciu, pijaku, będziesz już odpowiadał, już. Na ciebie ludzie czekają. Jeszcze nie rozliczyłeś się 600 zł. Złodzieju ty publiczny. Ty sam jesteś może gej. A nie non stop gadasz takie głupoty. Tak się nie robi. Bo zazdrościsz, że ja nagrywam. O i dostaję. I paczki dostajemy, o, i dwa komputery dostaliśmy od wspaniałego człowieka. Chodź, żeby paczkę oddał. Paczkę, żeby oddał. O, podobność, a to nie wiadomo, to może być kłamstwo z tą paczką. 9 sierpnia. Meksyk dzielnie uprawia urban exploring i zostaje wynagrodzony przez panią jeziora. Siemano widzowie, właśnie wam pokażę, gdzie będę wchodził. Mam nadzieję, że się świeci latarka. Jakoś ona słabo się świeci. Tu będę wchodził. Zejdę na razie, bo już testuję. Słuchajcie, testuję to. Jak widzicie, nogi można łączyć. Zszedłem 3 schody i zamoczyłem już nogi, więc wody jest tu o wiele więcej niż normalnie. Powietrze jest niedobre powietrze jest. Śmierdzące. Jak 3 schodek zejdę, to już mam uwalone spodenki. O te, zobaczcie. Bo już schodziłem, no, ale zrobię to dla was. No. Patrzcie. Więc tu jest woda od groma. Widzicie to przejście? Widzicie to przejście? Nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, ale mam zamiar to zobaczyć. Pewnie jak zejdę niżej, ale nie chcę, bo patrzcie, spodenki mi się moczą. Jak zejdę niżej, to nie w tych spodenkach. Prawdopodobnie tu jest wody, no po pas, przynajmniej dla mnie, bo ja jestem niski, ale dla mnie przynajmniej po pas. Ale wejdę tu. Tylko
Musi być Mario i już. No, siemano, siemano. Siemano, Meksikano, patrzcie. Jest latareczka. Obiecałem dla was. Już jestem przebrany. Mam nadzieję, że przeżyję, słuchajcie. Sorki, ale muszę się rozebrać. Dawaj. Dawaj, wchodzę. Wchodzę, trzymajcie kciuki. Mam tylko jak. Nie chcę oddychać, to dobrze. To już nie ma. Nie ma problemu. Gorzej tu chodzić. Bo się można wyjechać. Sorry, bo latarkę jestem. Gdzie po pas? Więcej. Więcej wody jest, ty. Gadaj do mnie jak coś. Bo jest jeszcze drugie pomieszczenie. Jak mam wody, wiecie po ile? Nie wiem, czy będzie widać. Po klatę, ale powiedziałem, że wejdę. Że zrobię to dla was. Eksploracja taka, że nic, że mam latarkę do dupy. Idę, to nie wiem po czym idę. Ale działa. Na razie żyję. Jest czym oddychać, to na pewno. To od razu mówię. Jest czym oddychać. To jest najważniejsze. Nic nie widać, kompletnie nic nie widać. Mógłbym wam szkło wody pokazać tylko. Naprawdę mam... potąd wody gdzieś, a potąd. Na razie żyję, to jeszcze w porządku. Ty, tu jest parę miejsców. Moskitu. Patrzcie, tu jest wyskok jeden. Naprzeciwko mamy wyskok stąd, jak coś. Mario, gadaj do mnie jak coś. No i dobrze, bo ja mówię do widzów. Jak widzicie. Obiecałem dla was, obiecałem. Tu jest coraz głębiej. No, zdecydowanie. O, coś mam, jakąś rurę pod nogami. No, w tą stronę nie idziemy. Tu jest jakieś wyjście. Bo mam. No, coraz głębiej się robi. Ale eksplorację zrobiliśmy. Tu kolejne pomieszczenie. Wody jest naprawdę... Sorry, bo latarkę w zębach trzymam. To mi gorzej mówić. A, już widzę nawet, co tu jest. Niezła jazda. Nie ma to jak eksploracja. Grubo, co? Kolejne otwory. Generalnie to jakbym dał radę, to bym tym wylazł. Ale nic. Wracam. To najważniejsze. Tu są jeszcze drzwi. Jak już mówię, jak przechodzimy, to już przejdźmy wszystko. Nie wiem, czy otworzę. Otworzyłem. Zdygacza mam. Jak nigdy. Zdygany jestem jak cholera. Naprawdę pozdrawiam was. Ty, to tego jest, ty Mario, tego jest, kurde, kawał tunelu. Patrzcie, jaka fajna lampa. O, przydałaby mi się. Sorry, ale kurde, naprawdę jestem trochę zdygany. Ale już wracam. No już wychodzę, daj mi. Spokojnie muszę iść, bo... Widzisz? Nie, ty nie widzisz. Przebyłeś długą, pełną niebezpieczeństw drogę. Wykazałeś się męstwem i dobrocią. Mocą boską pasuje cię na rycerza. Nie czuj strachu w obliczu wrogów. Bądź waleczny i prawy. Mów zawsze prawdę, choćby miała cię doprowadzić do śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła. Tymczasem Krzysiek i Major robią poranny przegląd korespondencji. Chcę, żebyś urządził. PS, czy tej wiadomość na filmie, to napiszę do ciebie znów i wyślę twoje zdjęcie, twoja gorąca Angela. Czy nie z tej strony? Stringi. Ty nie potrafisz nic robić. A ja otrzymałem, szanowni państwo, bardzo elektryczny też liścik. Decyzja o rozbiórce domu.
To nieprawda. Ktoś kłamstwo. 12 sierpnia. Suchodolski ma być wymeldowany. No, dzień dobry. No, niedziela i znów Krzysztof zaczyna. No, proszę przeczytać. Szanowni Państwo, chciałem, póki przeczytam pismo... No, wymeldować chcesz. To chciałem coś powiedzieć. Dlaczego wy tak obrażacie na najlepszą matkę, śliczną, wspaniałą? Dobra, proszę przeczytać, kule, ten list. Słyszał? Słyszał. Na rozkaz pana Wojciecha. O, na rozkaz. To ty wniosek. Krzysztof Kononowicz, dnia 9.05 wystąpił do referatu Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Jantoku wniosku obowiązującego. Już drugi raz to zrobiłeś. Szanowni Państwo, kochani moi. No, dziękuję. Dziękuję. Daję jeszcze powiedzieć coś. Proszę się nie odzywać. Właśnie będę szukał teraz pokoju i będę wymeldowywać się stąd. Pójdę, wniosek mam i wymelduję się. Znajdę sobie pokoik i będę mieszkał i nie będziesz wiedział i nie będziesz mi dokuczał. No, dziękuję pani. Przed moimi urodzinami chcę mi wymeldować. Może coś powiedzieć? Dziękuję. Może coś powiedzieć? Dziękuję tobie, Krzysztofie. Może coś powiedzieć? To dawaj te 10 zł. Nie będziesz. O, 10 zł chciałem mu dać na zakupy. On chce wymeldować mnie, to nie dostanie. Dziękuję bardzo. No dziękuję. To ty załatwiasz. Szanowni Państwo, kochani moi, chcę coś powiedzieć. Jedną sprawę. Proszę nie jechać po Matce Boskiej. Jedną sprawę. Ja nie mam tutaj głosu. Ja nie jestem gospodarzem. Jak nie jesteś gospodarzem? Do widzenia wam. Do widzenia. I nie przysyłajcie na mnie żadnych pieniędzy, żadnych paczek. Nie chcę od was. Bo jesteście podasiani Judasze i więcej nic. Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Człowieku, odszedł się ode mnie. Czemu tak kurwa denerwujesz człowieka mnie? Powiedz! Bo chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Człowieku, czy ty normalny, czy łamięty? Jak łamięty, to kurwa jedź, leć się do choroszczeń. Dobra, nara. Spiaj. Trudno. Dokończymy rozmowę, jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś spod ziemi. Jeszcze chcę powiedzieć. Ja z swoim przyjacielem Wojtkiem Suchodolskim. Raczej pasożytem. Bo on jest bezrobotny, bezdomny. Życie swoje przepierdolił razem z takimi samymi ludźmi jak on, którzy kradli, bili i zabijali. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. A ty mnie bez przerwy denerwujesz. Wiesz co? Albo ty nawalony, albo co? I szanowne państwo, kochani moi, jak wpier panu w dupę. Dobrze, powiem mi to. Ale kiedyś wyniosą cię stąd na widłach, zobaczysz. Niestety, również tego samego dnia nagrano kilka testów, w większości żenujących, typu testowanie kanapki z cukrem, testowanie obwarzanków i z całej tej plejady dziwactw jedyne, co zasługuje na naszą uwagę i znalazło się w kronice, to osławiony i oklepany klasyczny test cukru. I rozpoczynamy test tego cukru. O, to ten cukier jakiś taki w opakowaniu. Lewy. Plastikowym takim, to ja nie wiem, papierowym powinien być, jak tamten, a nie to może nie wiadomo jak tym to. Bardzo proszę. Ja. Rozpoczynaj. Ja troszeczkę tylko o tak wezmę. O tyle wezmę. Też tyle. Ale ten cukier to nie cukier. Ropą wali. Ustawiamy jego. Następny cukier.
cukor. Ale ropowali, o cholera. Cukor. Ma gar cukor. Cukor. Gala ma za gar cukor ZRT. Przymycane to było, nie wiadomo. 11-12 buta PS. Czołgiem. To czołgiem było przymycane. O! Ten jest lepszy. O! On bardzo słodki jest. A nie wali ropą. Tak, to jest po prostu. Zamykany. Ekstra. Dobry cukier. Następny. Teraz zobaczymy, gdzie jest wyprodukowany. A tu. Cukier się nazywa Premier. O, to ten będzie dobry. Na pewno. To tak się właśnie testuje. Nie, bierze się łyżką całą, nie, łyżkami. To się tak testuje, jaki smak jest. I teraz będę próbował, czy to po prostu podobny jest do cukru, czy do soli. Ja to sam robię. Tamten wcześniejszy jest najlepszy. Ten taki sobie. Dziękuję bardzo. Z całego serca wam wszystkim. Dziękuję. Do widzenia. Od sierpnia ku końcowi roku coraz częściej główne wartkie akcje, afery i awantury dzieją się albo mają swój rozwój na lajtach, co jeszcze bardziej komplikuje robienie kolejnych kronik. Będę starał się trzymać dotychczasowy poziom szczegółowości, ale obawiam się, że w szczególności przy lajtach mogę zacząć mieć problemy. A więc tutaj taki mały apel od kronikarza, poszukuję bakałarza, który będzie zajmował się lajtów oglądaniem i ich dziejów spisywaniem. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca i serdecznie pozdrawiam. Szef sztabu. To tam się dzieje. Ty wiesz, że widzowie z dobrego serca Kononowi dali pieniądze na Asterkę Bożą. Oby z pazerności tobie ta Asterka Boża wyszła. Tfu. Tak. Janin Sprus zamiast siedzieć, cały tydzień nic bez... nie robić poza wpierdzielaniem jedzenia umyłbyś te zagnojone auto. Jakim trzeba być nieudacznikiem? Dwie lewe ręce. Ja. Ty nie masz. Ja sobie złote. Pójdę. Trzy złote. No, wrzucę sobie 2 złote czy 5 złotych na myjnię. Mam płyn, co pacę i po prostu koła czyszczę i po prostu tam jest... Proszę Państwa, zablokujcie mu kanał, całkujcie dla Jarosława Andrzejewskiego i zablokujcie kanał dla majora, całkujcie. Paździoch Wojtek, ty słyszałeś, jak Kononowicz prosi YouTube o skasowanie twojego kanału.